Cześć, witajcie z tej strony Kapsel16 i witam Was w materiale z ciekawostkami o Emmie Watson. Pod poprzednim materiałem liczba polubień przekroczyła próg, dlatego dzięki temu otrzymujecie kolejną fajną dawkę ciekawostek o Emmie Watson. Jeżeli ten materiał się Tobie spodoba, to koniecznie daj znać klikając kciuka w górę. Jeżeli w przeciągu tego tygodnia uda Wam się wbić 30 polubień, to wtedy zabiorę się za nagrywanie ciekawostek o kolejnym aktorze, aktorce z Harry'ego Pottera, którego będziecie mogli wybrać w ankiecie, która będzie dostępna na karcie społeczność. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Emma Charlotte Dure Watson przyszła na świat 15 kwietnia 1990 roku w stolicy Francji, Paryżu. Obecnie ma 30 lat i mieszka w Maison Lafitte. Mama aktorki to Jacqueline Lusby. Natomiast ojciec aktorki to Chris Watson. Z rodzeństwa aktorki ma dwie siostry oraz dwóch braci. Siostry aktorki to Nina Watson oraz Lucy Watson. Bracia Emmy Watson to Alex Watson oraz Toby Watson. Swoją karierę aktorską rozpoczęła od występowania w szkolnych przedstawieniach, m.in. Młode lata Artura czy Szczęśliwy książę. Za namową nauczycielki szkolnej w wieku 10 lat wzięła udział w castingu do Harry'ego Pottera, by mając lat 11 zagrać rolę Hermiony Granger w ekranizacji słynnej powieści J.K. Rowling zatytułowanej Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Dzięki tej ekranizacji Emma Watson wzrosła do sławy. Jedną z ulubionych książek aktorki jest Mały Książę autorstwa Antoine de Saint-Exupéry. Ulubionym aktorem Emmy jest Johnny Depp. Jest certyfikowaną instruktorką jogi i medytacji. Ulubionym zespołem piłkarskim Emmy jest Chelsea London. Ulubionymi wokalistami Emmy Watson są Joni Mitchell oraz Patti Smith. Jedynymi z ulubionych filmów aktorki to Notting Hill oraz Duma i Uprzedzenie. Na Facebooku obserwują ponad 33 miliony osób. Na Instagramie ma ponad 415 tysięcy obserwujących, a na Twitterze śledzi jej profil ponad 29 milionów użytkowników. Ulubioną perfumą aktorki jest Lancôme Tresor Midnight Rose. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, jak i zaznaczeniu ikony dzwoneczka, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmikami. W tym momencie wyświetlają Wam się moje dwa inne serie na kanale i to by było na tyle. Do usłyszenia w przyszłych filmikach. Cześć!